Nagranie z kamery samochodu z kolizji mamy z godziny 17.08. Jest 19.22. Policji jak nie było, tak nie ma. Nawet dzwoniliśmy ponownie na numer alarmowy, żeby się upewnić, że poprzedni dyspozytor dobrze przyjął to zgłoszenie. I pan nam powiedział, że zgłoszenie jest w obsłudze, a to jest normalne, że w Warszawie się czeka na policję ponad 2 godziny w momencie kolizji. Tak. Nasze auto nie wygląda źle. Nagrałam coś, więc może Andrzej wam tu wstawi. Dużo gorzej wygląda auto, które w nas wjechało. Problem jest taki, że stoimy tu już dosyć długo i jesteśmy trochę zmęczeni. Najgorsze chyba w tym wszystkim jest to, że masakrycznie bolą nas plecy. No wiecie, no, trochę nas to auto pchnęło, jakby nie patrzeć. Więc tak, na razie grzecznie czekamy. Zobaczymy, jak będziemy się czuli jutro. Ale jeżeli jutro będę tak samo bolała jak dzisiaj, to na pewno się umówię do ortopedy i to sprawdzę. Bo z plecami nie ma żartów, a nie wiem, na ile film to oddaje, ale ja jestem przekonana, że gdybyśmy nie mieli zapiętych pasów, to byśmy przez tą szybę przelecieli. Albo przynajmniej bym się na nią porządnie nadziała. Wiesz, Kasia, to jest co innego, jak dostajesz strzał od tyłu, to cię wpycha w fotel. Jakbyśmy się zderzyli czołowo z czymś, byśmy się zatrzymali nagle, a my staliśmy i się przyspieszaliśmy. No ale odbiłam się na maksa od fotela. Także tak. Ja byłam przerażona, zaczęłam ryczeć od razu, ze strachu po prostu, wystraszyłam się. Najgorsze było to, słuchajcie, że ja już w lusterku, no tym bocznym, ja już widziałam, że ten samochód w nas wjedzie. Także tak. No ale dobra, tyle, tak na świeżo. Pewnie jutro w domu, motocyklista, pewnie jutro w domu na spokojnie wam opowiemy co i jak. Jak już będziemy po tych wszystkich trutach związanych właśnie z czekaniem na policję i ze zgłaszaniem szkody z OC sprawcy. No i dalej się zaczyna zabawa ze zgłaszaniem szkody, z autem zastępczym, z naprawieniem obecnego, z zgłaszaniem szkody w leasingu. Będzie fajnie, no człowiek nie ma zajęć, to sobie znajdzie rozrywkę, bo taki z ciebie wjedzie. Polecamy. No, mieliśmy dzisiaj zrobić bardzo dużo rzeczy, wiecie, w mieszkaniu coraz więcej się tak naprawdę dzieje. I właśnie tam jechaliśmy, mamy do załatwienia, no, sporo rzeczy. Więc ten samochód zastępczy będzie na maksa potrzebny. To jest mega beznadziejny czas, w sensie mamy dużo rzeczy do zrobienia, a mało czasu. I to, że trzeba będzie ogarniać formalności związane z naprawą tego samochodu, absolutnie w niczym nam nie pomaga. Ale cóż, takie życie. Grunt, że nic nam nie jest, chociaż zobaczymy, jak będzie z tymi plecami, nie? Dalej jestem, w sensie już jestem spokojna, ale dalej w sensie zdenerwowana, bo pan, który w nas wjechał, jest, teraz już się uspokoił, ale był na tyle bezczelny, że po prostu stał i się z nas śmiał, nie? Nie wiem, co w tym śmiesznego. Jego auto wygląda tak, jakby się nadawało tylko do kasacji, więc nie wiem, dlaczego go dobawi. No ale dobra, niech się śmieje. Wyprowadzam je z tym z równowagi, ale niech się śmieje. No, no i co? I czekamy sobie. O, kamera ma problem, ale to dlatego, ciemno. Że jest ciemno. Jest, słuchajcie, 23.28. Czekaliśmy na policję 6 godzin. Wypisanie tych wszystkich papierów trwało jakieś 20 minut. Wracamy do domu, ale o wszystkim opowiemy już na spokojnie jutro. Cześć! Wracam do was nie następny dzień, a już minął prawie miesiąc. Tą kolizję mieliśmy 7 września, a dzisiaj mamy 6 października, więc no trochę czasu minęło. Co mogę wam powiedzieć? No super, że nam się nic nie stało. Następnego dnia byliśmy już na prześwietleniu pleców oraz mieliśmy umówioną konsultację u ortopedy traumatologa i mogę powiedzieć, że pakiet medyczny z Kasi Pracy, z PZU Zdrowie uratował nam i oszczędził sporo stresu, bo tak naprawdę udało nam się zorganizować prześwietlenie od ręki i na wizytę u ortopedy czekaliśmy raptem dzień, więc mega polecajka. Co dalej było do załatwiania? Tego samego dnia, co mieliśmy wypadek, po tym jak policja już odjechała, Duster na lawecie pojechał do ASO, do warsztatu, do Kruby, tam gdzie go serwisuję, tam gdzie robię takie przeglądy cykliczne. Dlaczego tam? Dlatego, bo wiem, że mają tam oddział, który zajmuje się likwidacją szkód i mają serwis blacharsko-lakierniczy.
No, dlatego tak. Umówiłem się z panem likwidatorem szkód na podpisanie wszystkich papierów. To, że to jest ASO, to jest dla mnie dodatkowy atut, bo to jest w leasingu. Dzięki temu, że to załatwiałem u nich, nie musiałem zgłaszać oddzielnie pism do leasingu, więc wszystko było załatwione od razu na miejscu. No i co? Auto zostało przesłane na oględziny. Całość została udokumentowana, przesłana notatka do ubezpieczyciela sprawcy wraz z kosztorysem. I teraz uwaga, szkody na Dusterze wyceniono na magiczne 28 tysięcy złotych. Także no to nie było tylko panie, to tam se zderzak wyklepiesz, pomalujesz i tyle. No, tam się znacznie więcej rzeczy porobiło. Także tutaj naprawę mamy mniej więcej tak ogarniętą. Co nam pozostało jeszcze do przegadania, to auto zastępcze. No już następnego dnia rano, jak zgłosiłem sprawę u ubezpieczyciela sprawcy, poprosiłem o wydanie pojazdu zastępczego. No i to zostało zorganizowane. Zadzwoniła do mnie wypożyczalnia, która powiedziała, że będzie miała dla mnie Hyundai'a i30. Ja tak trochę powątpiewałem, czy ten samochód gabarytowo jest taki sam jak Duster, no bo teraz nam jest przydatny do przeważania gratów do naszego mieszkanka. No ale pan powiedział, że to będzie kombi, że pojemnościowo będzie ok, wszystko super. Koniec końców sprawa wyszła dosyć ciekawie, bo nie dostaliśmy tego Hyundai'a. Dostaliśmy w ramach rekompensaty Volvo XC40. Czyli auto, no takie trochę powiedzmy aspirujące na auto klasy premium. A czemu w ramach rekompensaty? No okazało się, że wypożyczalnia trochę przycyganiła na dostarczeniu tego auta i musiałem sam sobie po nie pojechać. Tam były jeszcze zamieszania z taksówkami, odbiorem. No i koniec końców, żeby klient był zadowolony, to dostaliśmy właśnie trochę lepsze autko. Jeszcze jedna wada jest takiego auta z wypożyczalni w ramach OC sprawcy, no ponieważ ubezpieczyciel próbuje przytanić jak tylko się da i powstaje taka dziura komunikacyjna pomiędzy warsztatem a ubezpieczycielem i te auto mi przedłużają tak na 5 dni i co 5 dni jest problem z tym, że muszę udowadniać, że to auto jest jeszcze nienaprawione i że cały czas potrzebuje samochód zastępczy, no więc to jest taki bezsens, no ale niestety to wygląda tak, że ubezpieczalnia nic nie robi. Dzwonią do mnie z wypożyczalni, że umawiać się na zwrot tego samochodu. Po czym ja dzwonię w parę miejsc, dzwonię do ubezpieczalni, dzwonię do warsztatu. Okazuje się, że auto jest mi nadal potrzebne, nadal jest mi przyznane, no i tyk, w kółko. Trochę się rozgadałem, także to by było na tyle. Nic tam nie podkreślam, wszyscy jesteśmy cali, wszystko jest dobrze. Dla tych, którzy wytrwali tu do końca, zostawiam materiał z kamerki, który nagraliśmy podczas zdarzenia. No, tyle. Trzymajcie się cieplutko, uważajcie na siebie. Do zobaczenia.